Od 1 lipca 2013 roku zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami. W jaki sposób gmina Marciszów się do tego przygotowuje? Tak, proszę Państwa, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, że gminy od 1 lipca 2013 roku przyjmują obowiązek zajęcia się całkowitą gospodarką odpadami na swoim terenie. Gmina w tym zakresie przyjęła kilka uchwał. Przede wszystkim przyjęto nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Przyjęto uchwały odnośnie wzoru deklaracji oraz sposobu naliczania i składania deklaracji związanej z opłatą za gospodarkę odpadami. Ponadto prowadzimy szereg kampanii tutaj takiej informacyjnej dla mieszkańców. Ustaliliśmy opłatę na wysokości 12 zł za odbiór odpadów segregowanych, 18 zł za odbiór odpadów niesegregowanych. Ważnym elementem jest też to, że gmina Marciszów przyjęła obowiązek zajęcia się jakby gospodarką odpadami również nie tylko od mieszkańców, ale również z terenów niezamieszkałych. Są to obiekty przemysłowe, firmy, instytucje różnego rodzaju, można powiedzieć również sklepy. Są to nieruchomości niezamieszkałe, na których również powstają odpady komunalne. Panie Wójcie, a jaka sytuacja jest z umowami? Do kiedy je musimy rozwiązać? Tak, bardzo ważna i istotna dla mieszkańców informacja. Otóż wszystkie dotychczas zawarte umowy z różnymi odbiorcami każdy właściciel powinien wypowiedzieć na koniec czerwca tego roku. Ponieważ od 1 lipca to gmina przyjmuje ten obowiązek i zgodnie z ustawą gmina będzie realizowała zadania związane z gospodarowaniem odpadami. W tym zakresie właśnie pobierała opłaty i zapewniała odbiór tych śmieci. Czy są jakiekolwiek informacje na stronie gminy w tej sprawie? Tak, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy są informacje, jest cały regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach. Na stronie również głównej gminy, czyli www.marciszów.pl, również są na bieżąco informacje, jak postępować, gdzie się udać. O, ważnym jest także elementem to, że do 15 marca wszystkie deklaracje powinny zostać złożone do urzędu przez mieszkańców. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to bardzo prosimy, żeby pospieszyć się. Tutaj na miejscu pracownicy pomagają w wypełnianiu deklaracji. Także bardzo proszę, żeby kto jeszcze nie złożył tych deklaracji, żeby przybył do urzędu i tutaj pomożemy, żeby dopełnić tego obowiązku. Jest to obowiązek obligatoryjny. Nie jest to dobrowolność. Każdy mieszkaniec, każdy objęty systemem gospodarowania odpadami musi złożyć taką deklarację. Opłata jest obligatoryjna. Panie Przewodniczący, co było tematem 31, 32 i 33 sesji Rady Gminy Marciszów? Tematem 31 sesji Rady Gminy Marciszów było głównie zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Marciszów, jak również zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Marciszów. Głównym tematem 32 sesji Rady Gminy była informacja na temat działalności oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Oraz tematem 33 marcowej sesji Rady Gminy było przede wszystkim przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, jak również sprawozdanie z prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Marciszów. Co w dniu dzisiejszym w Domu Kultury w Marciszowie się odbywa? W dniu dzisiejszym odbywa się wystawa pod tytułem Portret kobiety połączona z Dniem Kobiet. W tym dzisiejszym dniu w tej wystawie brały udział cztery kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria to była grupa od 3 do 6 lat, druga grupa to była szkoła podstawowa, trzecia grupa gimnazjum, a czwarta grupa dorośli. Czy za tę pracę będą jakieś nagrody? Oczywiście, że tak. Dla wszystkich wyłonionych laureatów przygotowaliśmy nagrody, 3 miejsca i 2 wyróżnienia.
ludzie. Bardzo piękna praca, to jest dyplom. To jest nagroda. Pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowej Klaudia Kaczmarczyk. Nie wiem, Klaudia. To może w imieniu Klaudii odebrać nagrodę? Może pani wychowawczyni jest tutaj? Nie. To mogę, czy można? Pani proszę. Pierwsze miejsce w gimnazjum Marcelina Maria. Nazywam się Julita Sztejkowska, mam 18 lat, uczę się w Technikum Logistycznym w Kamiennej Górze. Co Cię skłoniło do wzięcia udziału w tym konkursie? Przeczytałam w tygodniku regionalnym, że jest konkurs, a że lubię malować, to postanowiłam namalować pracę i przywiozłam ją tutaj do Marciszowa. I co, udało się zdobyć pierwsze miejsce? No udało się, jestem zaskoczona, bo dopiero wczoraj dowiedziałam się, że moja praca ogólnie mogła wziąć udział w tym konkursie. Szkoła w Marciszowie przystąpiła do dużego projektu ekologicznego. Jest to duża akcja ekologiczna. Przystąpiliśmy do niej w 2012 roku w październiku. Zakończenie jest przewidziane na 23 czerwca 2013. Jest to akcja obejmująca trzy województwa, dolnośląskie, wielkopolskie i łódzkie. Zaangażowało się w nią ponad 500 szkół, a z nich około 8 tysięcy klas, także jest nas spora rzesza. I nasza działalność polega na tym, żeby zebrać jak największą ilość odpadów, a mianowicie zbieramy wszelkiego rodzaju płyty, zużyte płyty, CD, DVD, Blu-ray, opakowania do tych płyt. Zbieramy zużyte baterie oraz zużyte telefony i ładowarki do nich. Jakie jest zainteresowanie młodzieży tym projektem? Jest duże zainteresowanie i o tym, że jesteśmy zainteresowani akcją, świadczą nasze dobre wyniki. Mamy tutaj właśnie takie podziękowanie, jesteśmy dumni z niego, gdyż w ubiegłym roku, w listopadzie, nasza klasa 6A zdobyła tytuł najlepszej klasy w tygodniu jesiennym. Otrzymaliśmy nagrody, podziękowania, byliśmy bardzo zadowoleni z tego. Natomiast w marcu, na dzień dzisiejszy, mamy tutaj ostatnie wyniki. Nasza szkoła zajmuje drugie, bardzo dobre miejsce w powiecie, a najbardziej aktywne klasy, klasa 6A i 4B, zajmują miejsce trzecie i piąte. Także uczniowie są zaangażowani. Co jest celem tego projektu? Założenia akcji to przede wszystkim prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, a także recyklingu, bo o tym mówimy i bardzo mocno to podkreślamy. No, poza tym poprawa świadomości ekologicznej, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także i dorosłych. Dawanie dobrego przykładu, no i łatwy, szybki dostęp do informacji i materiałów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Czy to prawda, że zebraliście ponad 2 tony? Tak, zbieramy tego ogromne ilości i ostatnie dane z raportowania z zeszłego tygodnia podają, że w województwie dolnośląskim zebrano około 35 ton, natomiast w naszym powiecie kamiennogórskim ponad 2 tony odpadów. A co to jest? Co zbieracie? Zbieramy wszelkiego rodzaju płyty, CD, DVD, Blu-ray, opakowania do nich, zbieramy zużyte telefony komórkowe, ładowarki do nich oraz baterie. Pani kierownik, co w dniu dzisiejszym się tu odbyło? Odbyła się wystawa pod nazwą Ozdoba Wielkanocna. Nagrodziliśmy osoby, które zdobyły miejsca. I tak, pierwsze miejsce w grupie wiekowej od 3 do 6 lat zdobył Olaf Stelmach. Następnie szkoła podstawowa Marcelina Cepielik. W kategorii wiekowej gimnazjum Klaudia Głąb i z osób dorosłych Józef Rup. Osoby zostaną nagrodzone nagrodami oraz dyplomami.
A co tu można zobaczyć? Jakie tutaj prace są wykonane? Prace są różne. Począwszy od koszyczków wielkanocnych, przez palmy, ozdoby na stół. No, różne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy. Rękodzielnictwo w gminie Marciszów. W dniu dzisiejszym gościmy u pani Stanisławy Wieczorek, która mieszka w Ciechanowicach. Długo zajmujemy się tym, co tutaj robimy? No, tak szczerze to nie wiem, jakieś 3-4 lata. Co wykonujemy? No, ja robię jakieś tam bukiety, kwiatki z bibuły, ewentualnie jakieś tam takie malowanie na szkle, ale takie zupełnie nieprofesjonalne. Skąd czerpiemy pomysły, inspiracje? Zewsząd, z przyrody, z różnych pięknych rzeczy, na które się patrzy. A czasem same przychodzą do głowy. Co pani daje to? Odpoczynek? Przede wszystkim relaks, takie pozbawienie myśli, taki, no taki głębszy odpoczynek, gdzie odpoczywa się też tak, no, umysłowo, nie tylko fizycznie. Te bukiety, myślę o tych bukiecikach, które stoją tu pięknie w wazonach, z czego są wykonane? Z bibuły, no z drutów różnego rodzaju. No i żeby były takie utrwalone i sztywniejsze, to się je lakieruje lakierem do włosów. Pani Stasiu, długo tak wykonuje się taki jeden kwiatek? Długo. To są prace na godziny. Z tym, że jeżeli ktoś ma wprawę, no to ogląda na przykład telewizję i nawet po ciemku już to robi. To... Wspominała pani też, że maluje pani na szkle. Co to jest za technika? Ja to maluję zupełnie własnymi pomysłami, bez żadnej techniki, nawet bez jakiejś głębszej wiedzy, bez wypalania, to po prostu takie zainteresowanie. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom gminy Marciszów, a także powiatu kamiennogórskiego. Zdrowych, spokojnych świąt, smacznego jajka, mokrego dyngusa, świąt rodzinnych, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego najlepszego.